Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kanale Kontrola Umysłu Ewa Pawela. Dzisiaj przy okazji trzeciego i ostatniego odcinka poświęconego spaleniu Notre Dame 5 lat temu, 15 kwietnia 2019 roku. Do tej pory zajmowaliśmy się radością, jaką ten pożar sprawił z jednej strony środowiskom żydowskim, a także prezydentowi Macronowi, ówczesnemu premierowi, którzy przybyli na miejsce pożaru w zasadzie radośnie chichocząc. Ale dzisiaj, proszę Państwa, zajmiemy się środowiskami znacznie bardziej niebezpiecznymi, które tak naprawdę mogą stać nie tylko za tym pożarem, ale za całą serią różnego rodzaju pożarów, zamachów terrorystycznych bądź katastrof ekologicznych. Skąd się ci ludzie wzięli, kto ich namierzył, kto ich wskazał palcem, to za chwilę. Tylko od razu uprzedzam, że zapraszam dzisiaj Państwa na dość długą podróż, dlatego że te sprawy są dość skomplikowane. My na ogół nie mamy o nich bladego pojęcia i w związku z tym no, pewne sprawy będę musiała Państwu pokazać, przedstawić, ale ponieważ właśnie czeka nas długa przygoda i niestety coś na kształt zejścia do piekieł, wobec tego nie ociągając się, zapraszam na moją prezentację. Więc pokrótce, dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji tego oglądnąć na tym samym kanale, pokazuję te dwa pierwsze filmy. To był film głównie poświęcony temu, jak rabini i politycy izraelscy postrzegali tę sprawę jako zemstę za spalenie 777 lat wcześniej 1200 egzemplarzy Talmudu nieopodal katedry, bo nie przed samą katedrą, jak to się powszechnie uważa. Drugi film był o tym, jak prezydent Macron i środowiska lewacko-masońskie we Francji usiłowały i usiłują nadal wykorzystać tą katastrofę do tego, żeby zupełnie zmienić zarówno wygląd Notre Dame, jak i jej wystrój, a tym samym, żeby wpłynąć na to, jak my się w tej przestrzeni po tej tak zwanej odbudowie czuć będziemy. Bo musicie Państwo wiedzieć, że Notre Dame była do czasu pożarów najczęściej odwiedzanym zabytkiem we Francji i przychodzili tam i zachwycali się wszyscy, i ludzie wierzący, chrześcijanie, ale także ateusze, ludzie innych wyznań, znakomicie postrzegali tą, no powiedziałabym, świętą czy boską energię, która tam panowała, mimo że tak naprawdę w godzinach zwiedzania poza mszami świętymi, no to przewalały się tam dzikie tłumy, a jednak była to naprawdę przestrzeń święta, przestrzeń, która no jakby porywała serce człowieka ku transcendencji, ku czemuś większemu i piękniejszemu. W pewnym sensie przedsmak tego, co będzie dzisiaj, przedstawiłam widzom Centrum Edukacyjnego w mojej rozmowie z redaktorem Rafałem Mosakowskim tydzień temu. To był program, który miał tytuł Notre Dame i Giedrzwałd,
globaliści i syjoniści w walce z katolickim kultem Matki Bożej. Ale oczywiście wywiad miał ograniczone ramy czasowe, więc mogłam tylko zarysować tą tematykę. Dzisiaj będzie znacznie, ale to znacznie więcej, a także trochę inaczej. Proszę Państwa, minęło 5 lat od tamtej katastrofy, 5 lat bardzo aktywnej konfrontacji środowisk patriotycznych, środowisk narodowych, właśnie z całą tą rządową otoczką masonerii. Ja Państwu bardzo precyzyjnie o tym opowiadałam, jakie były etapy tej walki w poprzednim programie. Wobec tego dzisiaj już do tego nie wracamy. Chcę Państwu tylko polecić tym z Was, którzy są w stanie odsłuchać jakiś wywiad po francusku. Chcę polecić dwa programy z prawdziwym patriotą i nacjonalistą francuskim, nie takim jak ci, którzy wygrali we wczorajszych wyborach, bo to są tak naprawdę syjoniści i masoni, o czym też mówiłam na kanale Ruch Oporu i na tym kanale przy okazji odwiedzania stacji Lofaru w Bałdach. Więc proszę Państwa, Philippe Plancard d'Assac jest niefarbowanym lisem i tutaj jego wykład pod tytułem Notre Dame, zbrodnia bezkarna, dlatego że oczywiście po 5 latach nadal prokuratura dysponuje tylko dwiema hipotezami, prawda, że albo było zwarcie elektryczne tam, gdzie elektryczności w ogóle nie było, albo prawda, no, jakiś tam cudowny niedopałek papierosa, który znaleziono, prawda, no był w stanie zapalić cały budynek i całe poddasze wypełnione, przepraszam, praktycznie skamieniałą dębiną. Więc to jest wykład wygłoszony w tym roku z okazji 5. rocznicy. Między innymi ten wykład jest poświęcony właśnie temu, w jaki sposób udało się mimo wszystko ocalić, mimo tych zakusów prezydenta Macrona, no, chrześcijański charakter tej świątyni, po prostu dlatego, że chciano odbudować to jako muzeum, jako miejsce, prawda, no, turystyczne i tylko, no ale wobec zdecydowanej postawy nie tylko chrześcijańskiej części francuskiej opinii publicznej, ale całego praktycznie narodu, udało się doprowadzić do tego, że pierwsza msza po rekonstrukcji odbędzie się 8 grudnia tegoż roku. Ale proszę Państwa, dzisiaj oprócz tematyki pożaru Notre Dame zajmiemy się sprawą znacznie bardziej istotną, dlatego że to jest kwestia różnego rodzaju aktów wandalizmu czy profanacji skierowanych przeciwko nie tylko kościołom katolickim we Francji, ale także wszelkim symbolom chrześcijańskim, na cmentarzach, na skrzyżowaniach dróg, tam gdzie były jakieś kapliczki. Tego, proszę Państwa, jest we Francji coraz więcej. W roku poprzedzającym podpalenie Notre Dame, czyli w 2018, tych aktów antychrześcijańskich czy chrześcijańskofobicznych we Francji było 875 aktów o różnej wadze, ale proszę Państwa, warto się temu przyjrzeć, warto się nad tym pochylić, dlatego że u nas też już no, nasilają się tego typu wydarzenia o charakterze głębokiej profanacji. Przypomnę, że nie tak dawno mieliśmy serię kradzieży
hostii z tabernakulum i bezczeszczenia ich. I wreszcie, proszę Państwa, no, ta akcja prezydenta Trzaskowskiego to jest również przygrywka, a może nawet zachęta do tego, żeby tego typu wydarzenia miały miejsce w naszym kraju coraz częściej i żeby coraz łatwiej było tego typu przestępstwa popełnić. Więc spróbujmy wraz z Filipem Plonkach-Dasak odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego płonęły, bo to jest wywiad sprzed 4 lat, kościoły we Francji. I proszę Państwa, ta odpowiedź jest absolutnie wieloraka. Ja pójdę tutaj tropem Filipa Plonkach-Dasaka, ale pod koniec naszego spotkania wzbogacę to o hipotezę, moim zdaniem bardzo dobrze udokumentowaną i o hipotezę, która no, może mieć bardzo wiele zastosowań, na przykład do rozszyfrowania, jak tak szybko i w tak spektakularny sposób spłonęła hala targowa na Merwińskiej 44. Po prostu dlatego, że w tej chwili mamy takie technologie, które są w stanie tego typu pożary zainscenizować, tak, żeby nie dać żadnej szansy ani ochronie, ani tym bardziej strażakom. Proszę Państwa, wracamy do Francji i tutaj no, taka mała ilustracja tego, jak bardzo te kościoły płonęły i płoną nadal. Praktycznie w roku 2018 to było 20 pożarów. I potem z każdym rokiem było tego coraz więcej. I teraz jakie były przyczyny? Podstawowa przyczyna, proszę Państwa, jest taka, że Francja od rewolucji francuskiej jest krajem absolutnie masońskim, czyli krajem rządzonym przez ludzi, którzy o niczym innym nie marzą, jak tylko żeby zniknęły z pejzażu francuskiego wszelkie wspomnienia materialne o chrześcijańskich korzeniach tego kraju, czy chrześcijańskich korzeniach Europy. Sposób na to jest bardzo, bardzo prosty, a mianowicie w momencie rewolucji francuskiej państwo przejęło na własność wszystkie miejsca kultu. I potem, w momencie podpisania konkordatu, oddano te miejsca kultu kościołowi, ale w dzierżawę. Państwo nadal jest właścicielem. Bądź sam rząd francuski, bądź jak w przypadku Notre Dame, to jest prawie 50-50 pomiędzy wspólnotą terytorialną, czyli merostwem Paryża i rządem francuskim. I teraz co zrobić, żeby w miarę bezboleśnie pozbyć się tych kościołów? Ano po prostu nie dbać o nie. I w 2020 roku sporządzono taką inwentaryzację tak naprawdę, że 5 tysięcy kościołów we Francji, mówimy tutaj albo o dużych kościołach miejskich, typu katedry, albo o małych kościółkach, jak ten tutaj na ekranie. Więc 5 tysięcy tych kościołów było w stanie takiego zapuszczenia, że w zasadzie no, nadawały się tylko do rozbiórki, bo w każdej chwili mógł się tam zadziać pożar, albo zawalenie dachu, albo jeszcze coś innego. I proszę Państwa, to się tak dzieje, tej schedy, tego skarbu kulturowego, religijnego francuskiego ubywa z roku na rok z różnych przyczyn. Tutaj kościół o budowie szachulcowej, który po prostu prawdopodobnie na skutek jakiegoś zwarcia albo jakiegoś przecieku z dachu
po prostu sam się zapalił. Tutaj, proszę Państwa, mamy inny przykład, a mianowicie ten kościół spłonął, dlatego że piorun uderzył w dzwonnicę. Ale jest też bardzo dużo innych przypadków, pozornie niewytłumaczalnych. To znaczy, zdarzają się pożary, w których praktycznie pali się wszystko i te pożary o dziwo nie mają żadnej racjonalnej przyczyny. To znaczy ani piorun, ani zwarcie, po prostu nagle zaczyna się palić cały dach. I to jest naprawdę specyfika tych pożarów, że one się zaczynają od dachu, obejmują natychmiast cały budynek, palą się, i to jest bardzo istotny szczegół, bardzo, ale to bardzo jasnym płomieniem, takim pomarańczowym, żółtym. I wreszcie strażacy, którzy przybywają na miejsce pożaru, mają bardzo duże problemy, żeby ugasić te płomienie. Po prostu to się pali mimo obfitego zlewania wodą. I tutaj właśnie jest przykład takiego kościółka. Ja już od razu wspominam, że no tak jak w tym przypadku, prawda, znajdziecie Państwo linki do tych wszystkich spraw w opisie do filmu. I tutaj prawdopodobnie ktoś z polskimi korzeniami, bo pan Benedykt Rajski, który też ma serce po prawej stronie, dlatego że pracował jako niezależny dziennikarz na różnych portalach katolickich, które ja też śledzę. On w 2021 roku napisał taki artykuł pod tytułem Quo Vadis. We Francji spalono kościoły, dlaczego ta cisza? I w swoim artykule podkreśla, że jak tylko ktoś coś na bazgrze, na murze albo na drzwiach synagogi bądź meczetu, to natychmiast udaje się tam pan premier, prawda, ustawiają się różnego rodzaju służby rządkiem, przysięgając, że będą bronić jak własnego dziedzictwa narodowego. Natomiast nikt tak naprawdę ani nie mówi o tym, że idzie z dymem albo jest rozwalany buldożerami, no po prostu majątek kościoła katolickiego we Francji. I tak naprawdę sami katolicy francuscy się o to nie upominają, co jest chyba najbardziej bolesne. Oni po prostu od tych 200 lat różnego rodzaju szykan i prześladowań, no po prostu jakby stracili odwagę cywilną i przestali się bronić. Przestali się bronić i w związku z tym, chociaż ich wiara bardzo często jest bardzo głęboka, to mają bardzo duży kłopot z tym, żeby wyjść z tą wiarą na forum publiczne. Po prostu dlatego, że no, ten rozdział kościoła od państwa we Francji jest bardzo ściśle przestrzegany. Laicyzacja jest formą religii państwowej, religii republikańskiej. No i jakby no, nikt nie śmie upomnieć się o te właśnie kościoły. I jak Państwo widzicie, te wszystkie artykuły się zaczynają od imponujący rekord ataków. W 2023, za chwilę, w 2022, za chwilę, proszę Państwa, będzie 2023, prawda? I znowu będzie kolejny rekord. Tutaj artykuł o tym, że dochodzi do coraz bardziej śmiałych profanacji, a nikt sobie nawet nie zadaje pytania, dlaczego. Kto jest autorem tych aktów i co go motywuje. Tutaj macie Państwo taką mapkę Obserwatorium, nie wiem jak to powiedzieć, krystianofobii, prawda? Zastosuje kalkę językową, sporządzono taką mapkę. To jest mapka za rok 2018
wszystkich aktów wrogich katolicyzmowi francuskiemu. Tutaj, że tak powiem, są różne, prawda, dewastacja budynków, tutaj są akty również przeciwko ludziom wierzącym, prawda, ataki nożowników na modlących się w kościołach, tutaj są profanacje cmentarzy, profanacje hostii, absolutnie wszystko. I jak Państwo widzicie, to nie jest tylko cecha ośrodków wielkich aglomeracji, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że za tymi aktami stoją sfanatyzowani islamiści. To tak naprawdę jest w tej chwili bolączka mieszkańców całej Francji. I tutaj, proszę Państwa, jest sporządzona taka lista. Z kolei z roku 2003, znaczy Państwo inaczej to widzą niż ja, bo ja mam tutaj belkę. Więc to są wszystkie przypadki, to znaczy zarówno podpalenia, jak i spalenie od pioruna i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj przy okazji pożaru katedry w Nantes, ta katedra się zapaliła praktycznie w rok po pożarze Notre Dame. Tutaj znaleziono winnego. To był po prostu imigrant z Afryki, który pomagał proboszczowi, a potem znienacka po prostu podpalił świątynię. Spaliły się bezcenne organy, ale na szczęście strażacy przybyli na czas i tylko na tym się skończyło. Zjawisko jest tak znaczące, że wreszcie zauważyli go, ale dopiero w ubiegłym roku, deputowani francuscy. Tutaj interpelacja poselska pani senator Dumas, która podkreśla, że rokrocznie dochodzi od 700 do 800 aktów wandalizmu i profanacji budynków kościelnych, w tym nie tylko kościołów, ale też szpitali, hospicjum czy szkół katolickich. I wyjaśnia, że według komendy paryskiej policji w ciągu 3 miesięcy 2023 roku odnotowano ponad 15 czynów przestępczych w samym Paryżu, czyli połowę czynów zarejestrowanych na cały rok 2022. I proszę Państwa, to jest progresja, która tak naprawdę jest zauważalna w całej Europie. Za chwilę o tym powiem. Ale tutaj jeszcze artykuł, który, żeby było ciekawiej, opiera się na doniesieniach z Polski. Nie miałam okazji, ponieważ nie ma źródła, więc nie miałam okazji sprawdzić, kto to z Polski wie o tym, że we Francji co 15 dni wznosi się nowy meczet, a w tym samym tempie niszczone są budynki chrześcijańskie. I proszę Państwa, to jest bardzo ważny temat. Temat, który może być dla nas wszystkich absolutną pułapką. I już tłumaczę dlaczego. A mianowicie, proszę Państwa, we Francji to tak wygląda. I to się trochę tak zaczyna u nas, że środowiska diaspory żydowskiej i środowiska syjonistyczne bardzo się starają doprowadzić do wojny domowej pomiędzy ludnością francuską, to znaczy pomiędzy chrześcijanami, a ludnością napływową muzułmańską. I proszę Państwa, to jest bardzo celowa i wredna robota, co do której nie wszyscy mają jasność sytuacji, również w Polsce. Parę osób, które ja bardzo głęboko szanuję z tak zwanego polskiego antysystemu, też daje się wmanewrować w tą narrację. A tak naprawdę chodzi o to, że
pewne przepowiednie talmudyczne głoszą, że do takiej wojny na terenie Europy pomiędzy islamem a chrześcijaństwem dojść musi, po to, żeby chrześcijaństwo zostało zniszczone rękoma muzułmanów. Tutaj na przykład taki wybitny rabin powiązany z Chabad Lubawicz, francuski, no bardzo otwartym tekstem mówi, że dla nich islam to jest po prostu miotła na chrześcijan i że oni po to właśnie sprowadzili tak wielomilionową rzeszę muzułmanów do Francji, a następnie ich zindoktrynowali w ideologii islamizmu radykalnego, która zupełnie nie ma nic wspólnego z tradycyjnym islamem, że właśnie oni chcą w ten sposób doprowadzić do bardzo ostrego konfliktu, nie tylko zresztą we Francji, i no, jakby zemścić się rękoma muzułmanów na chrześcijanach, a zwłaszcza na katolikach. Ja o tym mówię bardzo często, ale po prostu dlatego, że my niedługo też będziemy mieli ten problem. Pamiętajmy, że no, to jest w ogóle polityka izraelska, ale nie tylko izraelska, to w ogóle jest zasada talmudyczna, że naród żydowski czuł się za słaby, żeby się z kimkolwiek konfrontować. Wobec tego zdobywał władzę, zdobywał pole do wszelkiego rodzaju działalności właśnie w ten sposób, że konfliktował ze sobą różne strony, a potem spokojnie, kiedy oni się wykrwawili, wyciągał przysłowiowe kasztany z ognia. I teraz, proszę Państwa, rozszerzenie tej tematyki na całą Europę. Ten artykuł podkreśla, że oczywiście Francja jest najstarszą córą Kościoła, ma najwięcej tego typu obiektów sakralnych na swoim terytorium, ale ta nienawiść do chrześcijan dotyczy również ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Austrii. W Austrii jest takie specjalne obserwatorium rasizmu i ksenofobii, i to obserwatorium od lat notuje w skali europejskiej 20% coroczny wzrost tych właśnie aktów wrogich chrześcijanom, wrogich katolikom. Więc musimy się, proszę Państwa, liczyć z tym, że i do nas to przyjdzie, i że to również u nas zostanie bardzo starannie zorganizowane przez pewne siły. I teraz, proszę Państwa, dlaczego? Skąd ta nienawiść i skąd to pragnienie wymazania absolutnie z terytorium Europy kościołów katolickich? Ja Państwu to wytłumaczę i zilustruję przy pomocy cytatów z tej książki. Książka się nazywa Wrota do Sakrum albo Wrota do Świętości, a autorem jest pan Bernard Rio. I proszę Państwa, garść cytatów, która pomoże nam w zrozumieniu zjawiska. Kościół katolicki, czy to romański, gotycki, czy klasycystyczny, różni się w swojej istocie od świątyni protestanckiej, synagogi i meczetu. Nie jest to oczywiście odpowiednik sali widowiskowej czy miejskiej sali wielofunkcyjnej. Nie jest to też abstrakcyjna przestrzeń architektów. To nie tylko miejsce modlitwy. Jest to miejsce przemiany człowieka cielesnego w człowieka duchowego, używając języka świętego Bernarda. Chodzi tutaj o świętego Bernarda z Clairvaux, założyciela cystersów,
który to zakon, jak wiemy, ucywilizował całą Europę. Ja tylko Państwu pokażę tą książkę z zaznaczonymi cytatami. Proszę Państwa, dalej cytat z Bernarda Rio, ale tym razem pochodzący z tej właśnie książki o kościele romańskim. Jacques Bonvin trafnie używa słowa atanor, czyli piec alchemików, aby opisać kościół romański jako, cytat, dzieło sztuki, który działa jak maszyna do regeneracji i leczenia, nie tylko na poziomie fizycznym, ale na wszystkich płaszczyznach przejawionej świadomości, od witalnej do duchowej. Proszę Państwa, tutaj ja Państwu to wszystko podaję w telegraficznym skrócie, bo inaczej musielibyśmy spędzić nad tym długie godziny, ale obiecuję, bo to są tematy naprawdę ważne. Tematy wskazujące nam, gdzie jest nadzieja, gdzie jest uzdrowienie, co robić, żeby ocalić siebie i naszych bliskich w tych tak bardzo nieoczywistych czasach. Więc spróbujemy się oderwać od bieżączki wydarzeń, prawda, w które próbuje się nas wkręcać co rusz, i spróbujemy pomówić o rzeczach naprawdę ważnych, naprawdę istotnych i naprawdę pomocnych. Ale tymczasem po prostu panorama tego, czym dla nas jest Kościół, Kościół jako budynek, Kościół jako dom Boży i co również w ten sposób, tylko jakby w negatywie, postrzegają różnego rodzaju środowiska żydowskie, masońskie bądź okultystyczne. Kolejny cytat. W zdesakralizowanym społeczeństwie, jakim jest współczesne społeczeństwo zachodnie, sakrum, czyli świętość, jest pojęciem abstrakcyjnym. Natomiast we wspólnocie religijnej ludzi wierzących Bóg nie odpowiada idei, ale rzeczywistości. To nie jest rzeczywistość widzialna, lecz transcendentalna. I wreszcie, dla chrześcijan centralnym elementem sanktuarium jest ołtarz, powinno być dla katolików. Centralnym elementem sanktuarium jest ołtarz, miejsce rytualnej ofiary, tajemnicy komunii świętej, której skutkiem jest spożywanie ciała i krwi Chrystusa pod postacią błogosławionego chleba i wina. Jest to najważniejszy moment liturgii katolickiej, moment, w którym święte misterium przenika fizycznie i psychicznie tych, którzy w nim uczestniczą. I proszę Państwa, to jest absolutnie kluczowa sprawa, to znaczy sprawa tego, że kościoły katolickie, ale nie tylko katolickie, bo również kościoły wschodnie czy kościoły prawosławne, to jest święta przestrzeń, gdzie my się tak naprawdę spotykamy z Panem Bogiem. W tych miejscach człowiek nie tylko dotyka nieba, ale jak to wytłumaczył Bernard Henriot, jest przez niebo dotykany i przemieniany. I proszę Państwa, wielka tragedia Żydów od roku pańskiego 70 naszej ery jest taka, że skoro świątynia jerozolimska legła w gruzach, to oni już nie mają miejsca, gdzie by się spotkać ze swoim Bogiem. Natomiast my mamy po temu okazję praktycznie w każdej Eucharystii i jakże często po prostu z tego nie korzystamy, dlatego że jest tak bardzo dostępny.
Proszę Państwa, kolejna książka, którą chciałabym polecić i pokazać, już pokazuję, to jest to właśnie. Wszystkie te książki możecie Państwo zakupić sobie spokojnie na Amazonie. Ja dysponuję egzemplarzami po francusku, ale bardzo często to są tak istotne rzeczy, że są przynajmniej jeszcze po angielsku albo i w innych językach. Więc ta książka to jest książka fizyka. Naukowca i wykładowcy pod tytułem Sieć energetyczna miejsc sakralnych. Ziemię wspiera sieć energetyczna, która sama jest połączona z naszymi ciałami energetycznymi, ale wszystko się zmienia w tej sprawie. I proszę Państwa, proszę pozwolić, że ja troszeczkę poczytam opis tej książki, chociaż dzisiaj nie będziemy jej omawiać w tym aspekcie teoretycznym i praktycznym, tylko po prostu posługuję się tym opisem, żeby no szybciutko przejść do dalszej części. Praca ta opisuje krok po kroku rzeczywistość planetarnych przepływów energii, ich geometryczną sieć, ich funkcjonowanie w powiązaniu z miejscami sakralnymi, zbudowanymi przez starożytne i współczesne cywilizacje. Ukazuje interakcję tej sieci z naszą świadomością i naszymi ciałami energetycznymi oraz to, w jaki sposób stanowi ona trybik w ewolucji obecnej mentalności społeczeństwa. Autor jest specjalistą w tych sprawach. Brał udział w licznych konferencjach, publikował i prowadził badania naukowe w tych dziedzinach. Aspekty, które są generalnie rozdzielone: kultura, geobiologia, zaawansowane nauki fizyczne, archeologia, prehistoria, nauczanie duchowe, psychologia, biologia, wszystko w imię odkryć naturalnych. Proszę Państwa, to dlatego to czytam, żeby natychmiast uspokoić tych z Państwa, że po pierwsze, to już jest wiedza naukowa i to naprawdę od ładnych paru dziesięcioleci. My po prostu nie jesteśmy informowani na bieżąco, jak dalece i w którym kierunku nauka się zaszwendała, to po pierwsze. A po drugie, proszę Państwa, to jest tak naprawdę, i za chwilę Państwo to zobaczycie, odwołanie do bardzo starej wiedzy, również do zapoznanych i zapomnianych w tej chwili doktryn Kościoła katolickiego sprzed rewolucji francuskiej, właśnie o witalizmie człowieka. Właśnie o różnego rodzaju naukach, które towarzyszyły po prostu naszej wierze, jak chociażby różdżkarstwo czy radamancja przy budowaniu różnego rodzaju sanktuariów. Ale proszę Państwa, teraz dalsza część cytatów z Bernarda Rio z poprzedniej książki. Różnica pomiędzy człowiekiem religijnym, który pragnie wyjść poza profaną, to znaczy poza sferę laicką i zintegrować się z centrum świata, czyli z transcendencją, z boskością, a człowiekiem niereligijnym, zadowalającym się płaszczyzną materialną i żyjącym w chaosie komercji i konsumpcji, ma charakter egzystencjalny. Dla jednego istnienie, czyli dla pierwszego istnienie sakrum, czyli świętości, ontologicznie ustanawia świat. Dla drugiego to człowiek jest centrum świata. Dla pierwszego nic nie może istnieć poza boskością.
Mówimy tu o człowieku wierzącym. Dla drugiego sakrum jest tylko punktem widzenia, podczas gdy rzeczywistość jest materialna, widzialna i namacalna. Świat postrzegany przez jednego i drugiego jest inny. Przy czym każdy z nich uważa, że rzeczywistość tego drugiego jest ułudą. I proszę Państwa, to, co się dzieje we Francji i w Europie, ta wola wymazania wszelkich śladów schedy czy dziedzictwa chrześcijańskiego z terytorium Europy, to jest właśnie wojna o to, żebyśmy przestali być ludźmi religijnymi, wierzącymi, żebyśmy się stali tylko i wyłącznie materialistami, ewentualnie ubogaconymi technologicznie, biegającymi tylko i wyłącznie za sprawami materialnymi. I już Państwu pokazuję, jak różnego rodzaju sekty i ryty masońskie zabrały się do tego już jakiś czas temu, żeby nas właśnie wykorzenić i żeby przede wszystkim wyrwać z naszych serc tą tęsknotę za spotkaniem z naszym Stwórcą. Proszę Państwa, powołuję się tutaj na portal katolicki i na dyskusję na forum pod tytułem Sekret katedr i róży Notre Dame. Omawiana tutaj jest pewna powieść autora katolickiego, w której są zawarte pewne, no dość faktograficzne informacje. Te informacje dotyczą właśnie sieci katedr w Europie. Ja przypominam, że tych katedr jest ponad 400. I teraz ta sieć ma swoje serce albo swój punkt zero. I ten punkt zero jest w środku tej pięcioramiennej róży, czyli pentalfy. Czyli tutaj powinien być krzyżyk i ten krzyżyk to jest miejsce skrzyżowania nawy głównej i transeptu właśnie katedry Notre Dame. Dlatego, proszę Państwa, to absolutnie nie jest przypadek, że właśnie iglica wieńcząca to miejsce została podpalona i że właśnie pożar katedry Notre Dame był w pewnym sensie no, sygnałem do rozpoczęcia wielkiego resetu, do rozpoczęcia przemiany całego świata. I teraz, proszę Państwa, na czym polega ta róża katedr? Jeżeli Państwo popatrzycie tutaj, to na przedłużeniu każdego ramienia tej pięcioramiennej róży, czyli tej pentalfy, mamy jakąś francuską katedrę. Natomiast tam, jeżeli byśmy na przykład stąd chcieli pójść w tym kierunku, to nawet jeżeli tutaj napotkamy bardzo duże miasto typu Lille, to ponieważ nie ma tam katedry, to jakby to nie zagra. Katedry francuskie są tylko na przedłużeniach tych linii. Oczywiście my możemy tą, prawda, pentalfę sobie obracać i tak się to robi. I proszę Państwa, tutaj jest wykaz, prawda? To jest ta róża katedr, a tutaj jest wykaz 60 katedr, nie tylko francuskich, ale też europejskich, ale to nie jest lista pełna i na przykład naszych polskich katedr tutaj nie ma, ale po prostu można sobie sprawdzić i niektórzy się już po prostu przyłożyli do tego i to nawet między innymi profesorowie informatyki, żeby sprawdzić, że te dane faktycznie są prawdziwe. I teraz proszę Państwa, jaki był sposób masonerii, najpierw masonerii francuskiej,
a potem, prawda, rozlało się to szerzej, na to, żeby tą europejską sieć katedr zdezaktywować. Dlatego, proszę Państwa, że i dlatego tutaj bardzo ważne jest pojęcie miejsc mocy, dlatego że większość sanktuariów chrześcijańskich była budowana w tych miejscach, gdzie przebiegały jakieś prądy telluryczne, bądź, znaczy, gdzie występowało silniejsze promieniowanie geomagnetyczne. I w związku z tym, ponieważ jest tam energia przepływu tych prądów ziemskich, bądź prądów cieków wodnych, wobec tego te budynki drgają. Mówi się, katedra śpiewa, bo katedra faktycznie wibruje, zwłaszcza wibruje, jeżeli, prawda, wewnątrz są modlący się wierni, albo kiedy, prawda, odprawiana jest msza święta. Ale to jest jakby temat na dzień dzisiejszy poboczny. Więc ta sieć tych katedr po prostu to jest trochę tak jak igły w akupunkturze. To znaczy wyrównywała te różnice tych prądów geomagnetycznych ziemskich, jakie występowały na terenie Europy. I na przykład są takie teorie, ale prawda, no, do tej pory niesprawdzone i nieudokumentowane, że mogło to w sposób zasadniczy wpłynąć chociażby na złagodzenie klimatu w niektórych miejscach w Europie. Ale jak mówię, to już są spekulacje i hipotezy. Natomiast, proszę Państwa, masoneria, głównie masoneria francuska, na róże katedr odpowiedziała różą centrali jądrowych, centrali atomowych. Jak pierwszy raz się zetknęłam z tą teorią, już Państwu pokazuję tą różę, to przyznam się, że podeszłam do tego bardzo, ale to bardzo sceptycznie. Potraktowałam to jako, no, po prostu kolejny etap nawijania makaronu na uszy. Tutaj, prawda, widzimy, że centrum tej sześcioramiennej z kolei róży, central atomowych czy jądrowych we Francji, jest dalej środek Paryża, centrum Paryża. I te centrale są położone wzdłuż pewnych linii prostych. Można, prawda, wykreślić tutaj figurę plastra miodu, sześciokąta, czyli hegzagonu. I proszę Państwa, figura hegzagonu to jest jak najbardziej symbol masoński. Dlaczego? Dlatego, że masoneria francuska używa zamiennie słowa Francja i hegzagon. To jest hegzagon, prawda? No, możemy mieć skojarzenia oczywiście z gwiazdą Dawida i potem jeszcze z Saturnem i tak dalej, ale to jest naprawdę symbol masoński, symbol dokładnie przeciwstawny do róży pięcioramiennej, która, przypominam, jest symbolem maryjnym. Na przykład na płaszczu Matki Bożej z Guadalupe, prawda, były gwiazdy i one były pięcioramienne. I proszę Państwa, tak wygląda europejska już róża central jądrowych. I jak mówię, nie uwierzyłabym absolutnie i w życiu bym nie opowiadała Państwu o tego typu sprawach, gdyby nie fakt, że znalazłam, no, jakby w pewnym sensie potwierdzenie. Musicie Państwo wiedzieć, że cały przemysł jądrowy we Francji, a przypominam, że Francja jest nie tylko
nie tylko dysponuje, prawda, bronią nuklearną, ale praktycznie ma bardzo rozwinięty i w pełni autonomiczny i samowystarczalny system energetyki jądrowej cywilnej. I proszę Państwa, to jest, ja o tym wiem, bo ja po prostu poniekąd w tym Paryżu mieszkałam i pracowałam przez 30 lat, więc to lobby nuklearne, te środowiska, które głównie politechników i inżynierów, tak zwanej École de Mines, którzy są z tym sektorem związani, to są ludzie, którzy nie tylko przynależą do lóż masońskich, ale to są w ogóle już środowiska okultystyczne, francuskie. I proszę Państwa, cóż, znalazłam cały szereg artykułów, kiedy te środowiska, bo musicie Państwo wiedzieć, że te artykuły się ukazywały w czasopismach francuskich, które są czasopismami masońskimi, i oni tutaj się nieustannie odwołują do metafory czy poetyki katedr. I tutaj macie Państwo taki artykuł pod tytułem Energia nuklearna, czas katedr mamy za sobą. Co to znaczy? To znaczy, że to jest artykuł ekonomiczny, który mówi, że odchodzi się od wielkich central jądrowych, to są właśnie te katedry, na rzecz takich małych reaktorów. Ale proszę Państwa, ja jestem semiologiem, językoznawcą ogólnym, więc dla mnie to nie jest przypadek, że ci ludzie właśnie używają takiej metafory, a zobaczycie Państwo, że używają nagminnie i w ściśle określonych kontekstach. Tutaj z kolei Le Monde Diplomatique, no jakby bardziej mainstreamowego znaleźć nie można. Ja Państwu przeczytam początek tego artykułu. Na 100 kilometrów na wschód od Helsinek, wkrótce za małym nadmorskim miasteczkiem Lovisa, zjawa burzy harmonię krajobrazu. Zaskakująca wizja tych dwóch ogromnych kadzi i tego komina wyłaniającego się w oddali fińskiego lasu. Po kilku kilometrach małej drogi na półwyspie zwiedzający odkrywa jedną z tych współczesnych katedr. Jedynie linie wysokiego napięcia i baterie transformatorów mówią mu, że czczony jest tu Bóg energii. Więc proszę Państwa, no dla mnie jest tu całkowicie jasne, że dla tych ludzi oni naprawdę zneutralizowali tą sieć średniowiecznych chrześcijańskich katedr i w to miejsce pobudowali sieć alternatywną, tylko że sieć negatywnego oddziaływania. Bo musicie Państwo wiedzieć, że częstotliwość wibracji uranu, obojętne czy jest to uran, prawda, świeżo wydobyty, czy uran, tak zwany zubożony uran, na przykład używany w pociskach artyleryjskich, to częstotliwość drgania i promieniowania jest ta sama. To jest 7 Hz. I to jest, proszę Państwa, częstotliwość letalna, częstotliwość śmierci. I o tym właśnie na przykład napisała pierwszą swoją książkę dr Rosalie Bertel, o której mówiłam w ostatnim filmie na tym kanale. Proszę Państwa, jest jeszcze gorzej. W Szwajcarii katedra odpadów nuklearnych oczekująca na pochówek. I proszę Państwa, no to jest ogromne momentum mori dla nas, bo jak wiemy, nasz rząd, a w zasadzie nasze kolejne rządy absolutnie wchodzą w tej chwili w energetykę jądrową i jest absolutne przyzwolenie na zagospodarowywanie w naszym kraju
właśnie takich odpadów jądrowych z innych krajów czy z innych przemysłów energetycznych. I teraz znowu EDF i SNCF, najnowsze francuskie katedry technologiczne. Proszę Państwa, ja rozumiem, że dla nich słowo katedra to jest absolutny, prawda, komplement, to jest suma czegoś wielkiego, wspaniałego i olbrzymiego osiągnięcia technologicznego, bo również jeżeli popatrzymy na średniowieczne katedry, to do dzisiaj się zastanawiamy, jak oni dali radę to zbudować. Ale proszę Państwa, to naprawdę, ja się, przyznam, że przeżyłam 30 lat we Francji i nie spotkałam się z tego typu użyciem. Jest to naprawdę użycie specyficzne dla tego środowiska. I znowu, szwajcarska katedra odpadów nuklearnych, prawda? I widzimy, że te kadzie, prawda, tak, dokładnie tak samo jak pilastry w kościołach romańskich bądź gotyckich. No, w pewnym sensie ktoś tutaj ma obsesję na tym punkcie. To już, proszę Państwa, widzieliśmy i przepracowaliśmy. Tutaj jest, prawda, znowu 60 tych europejskich central jądr atomowych i na szczęście na razie nie ma ani jednego w naszym kraju i proszę Państwa, warto zawalczyć o to, żeby tak zostało. I teraz jakby rozszyfrowaliśmy już sobie to zagadnienie na poziomie makro. A teraz spróbuję pokazać Państwu, oczywiście znowu ustami różnych mądrych ludzi, jakie profity, jakie korzyści my jako ludzie wierzący odnosimy z odwiedzania takiej katedry. Tutaj wnętrze katedry Notre Dame. To jest ważne zdjęcie. Dlaczego? Dlatego, że ten stos i ten płomień wystąpiły dokładnie na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem. Czyli tutaj mamy szczątki tak zwanego ołtarza posoborowego, który się w tym miejscu mieścił. I proszę Państwa, polecam książkę po polsku, jedyną w zasadzie o tej tematyce, znakomitego specjalisty francuskiego Jean Aniego pod tytułem Symbolika świątyni chrześcijańskiej. Wszystko, co ja tutaj za chwilkę będę Państwu opowiadać i dużo, dużo więcej, znajdziecie Państwo w tej książce. Naprawdę odsyłam, bo jest to wykład no, szalenie interdyscyplinarny, wieloaspektowy, który porusza kwestie materialne, kwestie sztuki sakralnej, kwestie architektury, ale łączy to z antropologią, łączy to przede wszystkim z metafizyką. Więc naprawdę książka jest dość trudna w tej chwili do znalezienia, ale warto po nią sięgnąć, jeżeli oczywiście interesują Państwa te tematy. I tutaj, proszę Państwa, mamy widok z góry na spaloną katedrę Notre Dame. Jak Państwo widzicie, pożar strawił cały dach i poddasze, tak zwany las albo ramę. Ale to, co nas będzie interesowało najbardziej, to właśnie ten kwadrat. To właśnie ten kwadrat, nad tym kwadratem unosiła się ta bardzo duża iglica, która, ponieważ zawierała w sobie bardzo dużo ołowiu, więc była czymś na kształt anteny. Anteny pomiędzy niebem a ziemią. Tutaj, prawda, ta iglica, ta antena wpadła częściowo do środka, ale to miejsce, ten kwadrat jest szalenie istotny i będzie nas zajmował przez parę chwil. Dlaczego, proszę Państwa? Ano dlatego, że dokładnie w tym miejscu, na skrzyżowaniu
nawy główny i transeptu, niezależnie od tego, jak bardzo ten transept jest zaznaczony, bo czasami, prawda, to są tylko wejścia boczne. Tutaj tak naprawdę znajdziemy kwadraturę koła. I już czytam, i to będą z kolei cytaty z tej książki. Sześcian i kula albo kwadratura koła. Świętość tych kościołów chrześcijańskich jest ziemskim odbiciem Nowego Jeruzalem. Dlatego na przykład święty Jan ma wizję Nowego Jeruzalem zstępującego na ziemię pod koniec dni. Jego opis niebiańskiego miasta, jeśli przyjrzysz się mu bliżej, jest dziwny i zasadniczo przedstawia jego wymiary jako idealny sześcian. Kształt sześcianu dokładnie odpowiada kształtowi miejsca najświętszego w świątyni jerozolimskiej, do którego raz w roku wchodził kapłan, aby złożyć ofiarę. Sześcian ma również kształt naśladowany w wielu katolickich katedrach. Może to być trudne do wyobrażenia, ale w katedrze w kształcie krzyża, obszar wzroście krzyża, gdzie spotykają się nawa i transepty, jest często sześcienny. Tam też znajdziesz kopułę, jeśli taka istnieje w danym budynku. Kulisty kształt kopuły zawsze łączy się z sześcianem. Ten wzór można powtórzyć także w przypadku baldachino, czyli cyborium, jeśli znajduje się nad ołtarzem głównym. W istocie sześcian i kula to formy należące do architektury sakralnej kwadratury koła. Kształt sześcianu reprezentuje ziemię w jej doskonałej formie, a kształt kulisty to niebo. W średniowiecznych katedrach te dwa elementy są połączone. I już, proszę Państwa, pokazuję, jak to wygląda. Tutaj mamy widok od dołu na właśnie to skrzyżowanie transeptu z nawą główną w katedrze w Sienie. Prawda? Na ziemi to są cztery pilastry wyznaczające kwadrat i sześcian. Natomiast nad naszymi głowami jest kopuła albo różnego rodzaju skrzyżowanie żebrowe, które to może być sześcio, może być ośmiokątne, prawda, które imituje właśnie niebo. I w ten sposób, kiedy człowiek stanie w takim miejscu, to po prostu łączy się z transcendencją. Otrzymuje ten wymiar człowieka sakralnego. I proszę Państwa, o tym też pisze i przedstawia schematy Jean Annie, ale ja tutaj się posługuję tak zwanym kwadratowym człowiekiem świętej Hildegardy z Bingen. Prawda? Praktycznie każdy kościół średniowieczny, chrześcijański jest właśnie na planie krzyża i jest to w pewnym sensie plan człowieka bądź Chrystusa ukrzyżowanego. I ten właśnie kwadrat łączenia transeptu z nawą główną to jest klatka piersiowa człowieka. Więc jak Państwo widzicie, to naprawdę jest miejsce, gdzie niebo nas dotyka. Ale jest dużo, ale i dużo więcej, zarówno w samej katedrze Notre Dame, jak i w bardzo wielu kościołach francuskich, dlatego że Francja, tak jak Polska, ma swoją niebieską królową. Tą królową oczywiście jest Maryja i bardzo wiele kościołów we Francji tworzy albo odwzorowywuje na geograficznie, odwzorowywuje po prostu konstelację
Panny, czyli największą konstelację gwiezdną. I tutaj znowu się powołuje na książkę Jean Haniego pod tytułem Czarna Madonna, tajemnica Maryjna. Jak Państwo widzicie, francuskie wydanie tej książki jest wyjątkowo, wyjątkowo bliską naszemu sercu okładką. I teraz, co o tym pisze Jean Annie? Wielkie katedry, wszystkie poświęcone Matce Bożej, które zostały zbudowane w XII i XIII wieku w północnej Francji, w Szampanii, Pikardii, Île-de-France i Starej Neustrii, są usytuowane w taki sposób, aby odtworzyć niemal dokładnie konstelację Dziewicy na Ziemi. Mówi się tu o konstelacji Panny, która, jak zauważa, wschodzi na wschodnim niebie w marcu, tuż w okolicach święta Zwiastowania, a zachodzi na zachodzie we wrześniu, w okolicy święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Tutaj, proszę Państwa, mamy tą konstelację. I kolejny komentarz. Niektóre ze słynnych gotyckich katedr, te, które do dziś przyciągają rzesze turystów, wszystkie są poświęcone Dziewicy i przedstawiają określone gwiazdy należące do konstelacji. Gwiazda Spica jest w Reims, Gamma w Chartres, Delta w Amiens i Epsilon w Bayeux. Niektóre z mniejszych gwiazd odpowiadają kościołom w Évreux, Étampes, Laon, Notre-Dame de Lépine. I proszę Państwa, znacznie szerzej. Tutaj widzimy wszystkie, znaczy wszystkie, no to jest tylko fragment tych odwzorowań konstelacji niebieskich w kościołach europejskich. A ja tutaj Państwu już pokazuję taką książkę o bardzo obiecującym tytule pod tytułem Geografia sakralna. Budowniczych katedr. I tutaj już właśnie Państwo widzicie, że ta książka też jest temu poświęcona. Znowu postaram się Państwu to przedstawić bardziej szczegółowo niebawem. Dobrze, idziemy dalej. Przepraszam, muszę to tylko usunąć. Proszę Państwa, wracamy do katedry Notre Dame i do tego, czy ten pożar, aby na pewno był wywołany przez człowieka, czy może zadecydował przypadek. Wypowiada się w tym artykule na ten temat człowiek, którego miałam przyjemność poznać na konferencji międzynarodowej poświęconej kontroli umysłu w Paryżu w 2015 roku, to jest Kevin Barrett. I proszę Państwa, skupimy się tylko na pewnym fragmencie tego artykułu. Kevin Barrett jest redaktorem takiego portalu weteranów służb specjalnych czy weteranów armii amerykańskiej, Veterans Today. I z tej racji zarówno pisze artykuły, jak i przeprowadza wywiady. I bezpośrednio po pożarze Notre Dame przeprowadził wywiad z kimś, kogo już niestety nie ma pośród nas, bo karnie zginął pod respiratorem. Ja wielokrotnie już o tym mówiłam, więc nie będę przypominała. Kevin Barrett zapytał Roberta Davida Steela, który był byłym oficerem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i 25-letnim stażem agentem CIA, kto jego zdaniem podpalił Notre Dame. I Robert David Steele argumentował, cytuję, że pożar Notre Dame był dziełem przestępczego syndykatu, który składał się mniej więcej z sił Jahwe,
czyli prawda, izraelskich służb specjalnych, i Macrona, czyli różnego rodzaju lobby masońskich. Ale nie ograniczał się do nich. Według Steele głębokie państwo stojące za piekłem Notre Dame to klika globalistycznych satanistów, syjonistów i pedofilów, którzy postrzegali ten czyn jako wypaczony rodzaj religijnej lub antyreligijnej ofiary. I proszę Państwa, to wymaga małego komentarza z mojej strony. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory poświęciłam dwa odcinki. Pierwszy odnośnie rywalizacji pomiędzy synagogą a eklezją, czyli kościołem katolickim. Ale musicie Państwo wiedzieć, że chociaż Żydzi talmudyczni czekają na swojego Mesjasza, czyli na Antychrysta, i stoją w absolutnej opozycji do chrześcijaństwa, czyli do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to jednak wierzą w, znaczy to jest problem, dlatego że jest różnica pomiędzy judaizmem mojżeszowym, czyli tym starotestamentowym, a judaizmem talmudycznym, gdzie ubóstwiony jest przede wszystkim naród żydowski, ale jednak to są ludzie, którzy no przynajmniej wierzą w Jahwe. To samo jeżeli chodzi o masonów, prawda? Oczywiście to są sekty lucyferiańskie, oni o tym mówią otwartym tekstem. Walczą z Kościołem, walczą czasami z wszelką wiarą, jeżeli są to ryty ateistyczne, ale przynajmniej wierzą w wielkiego architekta wszechświata i przynajmniej uznają prawo naturalne. Natomiast ludzie, których Robert David Steele posądza o podpalenie Notre Dame, nie wierzą w nic. Wierzą w antytezę Pana Boga, czyli w szatana. To naprawdę są ludzie, którzy poszli za zbuntowanymi aniołami, czyli tak naprawdę nienawidzą Kościoła, nienawidzą przede wszystkim Matki Bożej, po prostu w imię węża, w imię no, nieprzyjaciela Boga i ludzi. I teraz kontynuujmy artykuł Kevina Barretta. Antyreligijni terroryści. Możliwość nie wydaje się szczególnie odległa. Jesteśmy świadkami globalnego wzrostu terroryzmu antyreligijnego, czego przykładem są niedawne ataki na domy modlitwy w Nowej Zelandii i na Sri Lance. Niezwykle ważna wskazówka. Najbardziej podejrzanym aspektem pożaru Notre Dame był przypadkowo jednoczesny pożar Al-Aqsa. Pomysł, że najbardziej kultowy chrześcijański dom modlitwy na świecie i najbardziej kultowy muzułmański dom modlitwy przypadkiem po prostu zapalą się jednocześnie, nadwyrężyłby łatwowierność najbardziej szalonego teoretyka zbiegów okoliczności. Ja, proszę Państwa, zacytowałam wiernie, ale muszę prawda, zaznaczyć, że Kevin Barrett jest Irlandczykiem z pochodzenia, urodził się jako katolik, natomiast potem przeszedł na islam i tutaj właśnie, prawda, w tym ostatnim akapicie to znajduje swój wyraz. I proszę Państwa, co wskazuje na to, że to był spisek? Ano między innymi taki anons, który się ukazał na parę dni przed tym 15 kwietnia 2019 roku,
Anons, który informował turystów, że wyjątkowo tego dnia wieże będą niedostępne od 17:30, podczas gdy zazwyczaj w sezonie letnim były otwarte do 18:45. Po prostu trzeba było przeprowadzić pewne działania. Turyści nie mogli się wspiąć w tym czasie na te wieże, bo Anusz by coś dziwnego zobaczyli. I proszę Państwa, kolejna sprawa, bardzo ważna i bardzo symboliczna, którą wypunktował Filip Plonkach-Dassac, to fakt, że tak naprawdę pożar wybuchł w poniedziałek na początku Wielkiego Tygodnia. Prawdopodobnie po to, żeby trauma wiernych była jak największa, bo wszyscy już, prawda, byli przygotowani duchowo, chociażby na Triduum Paschalne. Ja, proszę Państwa, przez te wszystkie lata, kiedy mieszkałam w Paryżu, Triduum Paschalne po prostu to zawsze było trzydniowe święto, trzydniowa, no bardzo przesycona atmosferą bardzo głębokiego skupienia liturgia właśnie w Notre Dame. I proszę Państwa, teraz zastanowimy się, kto tak naprawdę się kryje za tymi napiętnowanymi przez Roberta Davida Steela kręgami głębokiego państwa, czyli kręgami satanistów, pedofilów i wszelkiej maści okultystów. Niestety muszę Państwa poinformować, że ta zaraza zgnilizny moralnej tak naprawdę z końcem XVIII wieku rozpełzła się na świat właśnie z terenów I Rzeczpospolitej. I dla bardzo wielu ludzi to niestety jest pewien skrót myślowy, że rozpełzła się z Polski. Zapewne wielu z Państwa pamięta, jak z wypiekami na twarzy czytało księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, no bardzo długą i bardzo rozwlekłą powieść historyczną, za którą rzeczona pisarka otrzymała Nagrodę Nobla. Owszem, ja też to przeczytałam. Czytało się świetnie. Problem jedynie w tym, że była to naprawdę opowiastka dla naiwnych, napisana na specjalne zlecenie. Mówiłam o tym bardzo obszernie i szczegółowo podczas wykładu w Centrum Edukacyjnym Polska u Rafała Mosakowskiego. Jeżeli Państwa to interesuje, proszę zajrzeć na BitChuta. Tytuł brzmi O żydowskiej sekcie frankistów w kontrze do noblistki Olgi Tokarczuk. Oczywiście znajdziecie Państwo linka do tego wykładu w opisie. Sądzę, że warto. Ja już w tej chwili nie mam czasu, żeby przytaczać te wszystkie fakty, żeby wskazywać na te wszystkie upiększenia i przekłamania. Dlatego, proszę Państwa, że w pewnym sensie doradcą historycznym pisarki był Paweł Maciejko. Paweł Maciejko jest wykładowcą Uniwersytetu w Jerozolimie, jest historykiem, zajmuje się szczególnie historią polskich Żydów. Jest autorem książki pod tytułem Wieloplemienny tłum Jakub Frank i ruch frankistowski. No i u boku, zarówno jako autor tej książki, jak i u boku, jako doradca Olgi Tokarczuk, wystąpił jako hagiograf tejżeż sekty. No i tak to też przedstawiła Olga Tokarczuk.
ewidentnie na zlecenie. Natomiast tutaj mamy książkę, która opowiada zupełnie inną, prawdziwą historię Jakuba Franka. Tytuł brzmi Jakub Frank, fałszywy Mesjasz. Niestety książka jest tylko po francusku. Natomiast jakby tematyka jest, obu opracowań jest wspólna. To znaczy, obaj autorzy analizują, jak bardzo szeroko po świecie rozprzestrzenili się wyznawcy Jakuba Franka. Zresztą na jego życzenie, na jego wskazanie, to była sekta żydowska, sekta kabalistyczna, która kontynuowała tradycję kabały luriańskiej i sabateizmu, czyli takich no, bardzo radykalnych doktryn kabalistycznych pierwszego takiego znaczącego mesjasza żydowskiego, czyli Sabbataja Tzwi, który później przyjął islam. Natomiast Jakob Frank działał na terenie I Rzeczpospolitej, to znaczy na Kresach Wschodnich. I on z kolei miał bardzo wiele tysięcy wyznawców i wprowadził ich w sposób absolutnie perfidny i przewrotny do Kościoła katolickiego i do państwa polskiego. Oni, chcąc przypodobać się panującemu i szlachcie, zadeklarowali gotowość przejścia na katolicyzm, ale było to absolutnie fałszywe. Występowali zarówno przeciwko Żydom talmudycznym, na których donosili i których tępili na wszystkie sposoby, jak i no, podstępem chcieli przejąć polski kościół i w dużej mierze im się to udało. Wprawdzie dopiero przy okazji Watykanu II, ale już od początku w założeniu Jakuba Franka należało po prostu cierpliwie i przez wieki podkopywać zarówno społeczeństwo polskie, jak i Kościół katolicki, żeby przejąć nad nim władzę. Proszę Państwa, kontrast pomiędzy tą bajeczką, którą dla nas sprokurowała Olga Tokarczuk, a rzeczywistością jest taki, że w przeddzień takiego bardzo licznego przejścia na chrześcijanizm, czyli przed chrztem, kiedy, prawda, wszyscy ci kandydaci na neofitów byli już po spowiedzi świętej, oni się po prostu pod przewodnictwem Jakuba Franka udali do lasu i przy odwróconym krzyżu urządzili sobie coś, co robili zawsze, to znaczy urządzili sobie wyjątkowo rozpasaną orgię z udziałem starców, ludzi dorosłych i przede wszystkim dzieci. Dlatego, że głównym credo Jakuba Franka, zresztą za Izaakiem Wurią i za Sabbatajem Tzwi, było całkowite odwrócenie przez wszelkich wartości i praw, również talmudycznych. Oni wyznawali zasadę tak zwanego świętego grzechu. To znaczy, że im więcej wyrządzą krzywdy, spowodują cierpienia i przede wszystkim im bardziej zranią niewinność dzieci, tym szybciej nadejdzie żydowski Mesjasz. I to była ich religia. I to była ich religia, i ta religia do dzisiaj jest wyznawana przez ich spadkobierców. Ale proszę Państwa, czy jest jakieś źródło,
Prawda? Bo tutaj widzieliśmy w pewnym sensie tezę i antytezę, to znaczy wersję polukrowaną i wersję szalenie oskarżycielską. Natomiast czy mamy jakieś źródło wiarygodne, gdzie możemy się dowiedzieć prawdy o tym, czym był ruch frankistowski i jak to się rozwijało na przestrzeni dziejów. Proszę Państwa, tutaj francuskie tłumaczenie polskiej książki z przełomu wieków, to znaczy XIX i XX, autorstwa krakowskiego adwokata Aleksandra Krauszara. To tutaj macie Państwo dwutomowe wydanie w formie PDF-u, PWN, gdzie możecie się Państwo zapoznać z zawartością tej, no chyba tysiącstronicowej książki po polsku. Aleksander Krauszar mógł przeprowadzić wywiady i przede wszystkim mógł zapoznać się z rodzinnymi archiwami spadkobierców tych pierwszych frankistów. W tej chwili wszystkie te archiwa no, uległy zniszczeniu w pożarze II wojny światowej, więc tak naprawdę ta książka to jest jedyne źródło wiedzy o tym ruchu i dlatego właśnie Francuzi zdecydowali się na przetłumaczenie tego, no, powiedziałabym, bardzo cennego świadectwa, jeżeli chodzi o coś, co naprawdę wytyczyło przyszłość świata. Dlaczego? Dlatego, że chociaż Jakub Frank umarł dość wcześnie, to jego siostrzeniec był jednym z czołowych Jakobinów. Przygotowywał rewolucję francuską, zresztą nie tylko on. I poprzez całą sieć powiązań, głównie w Niemczech, bo to były powiązania zarówno w kręgach bankierskich, na przykład Rothschildów, jak i w kręgach arystokratycznych, na przykład książąt Kassel Hesse. Więc ci ludzie zakładali swoje własne sekty masońskie, a tak naprawdę sekty okultystyczne, gdzie właśnie ten frankizm był propagowany. I z tego, proszę Państwa, wzięły się tak naprawdę wszystkie izmy, to znaczy jakobinizm i różnego rodzaju odłamy rewolucji francuskiej. Później marksizm, później nazizm, później komunizm i tak dalej, liberalizm i aż po dzisiaj po neokonserwatystów amerykańskich. Więc naprawdę tak jak napisał to Paweł Maciejko, wieloplemienny tłum i scheda przebogata. Niestety scheda absolutnie negatywna. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te środowiska, tak naprawdę animowane i ubogacane przez właśnie drugie, trzecie, czwarte pokolenie potomków frankistów, wszystkie te środowiska cechował tak zwany mesjanizm żydowski. Chodziło o to, że należało wprowadzić taki chaos i taki zamęt i takie cierpienie na ziemi, żeby dosłownie sprowokować Pana Boga do przyspieszenia wydarzeń historycznych i do przyspieszenia nadejścia żydowskiego Mesjasza, czyli naszego Antychrysta. Wszystkie te środowiska, które wymieniłam, albo dążyły do
zaprowadzenia nam tak zwanego raju na ziemi, jak chociażby komuniści bądź naziści, albo do tego, żeby po prostu zdeprawować jak największą ilość ludzi. Wszystkie te tendencje mesjańskie, obojętne, czy mówimy o ewangelikach, amerykańskich, czy mówimy o różnego rodzaju sektach żydowskich, o syjonistach i tak dalej, ich wszystkich cechował katastrofizm. To znaczy, Mesjasz nie przyjdzie, jeżeli świat nie zazna bólów porodu i jego nadejścia. I teraz, proszę Państwa, cytat z najwybitniejszego historyka i filozofa żydowskiego, Gershoma Scholema. Cytat z książki pod tytułem Mesjanizm żydowski z 1974 roku. We wszystkich tych tekstach, we wszystkich tych tradycjach znajdziemy zapowiedź kataklizmów, bez których nie można sobie wyobrazić apokalipsy, a które opisane są w olśniewających obrazach, które przybierają najróżniejsze formy: wojen światowych, rewolucji, epidemii, głodu, katastrof gospodarczych, ale także apostazji, profanacji imienia Bożego, nieprzestrzegania prawa, w sensie Tory albo prawa żydowskiego, i odrzucenia całego porządku moralnego, aż do obalenia praw natury. I proszę Państwa, nie dziwmy się wobec tego, że jesteśmy świadkami tego, jak skończył świat. Bo jak mówię, wszystkie te ruchy, które są już nie tylko lucyferiańskie, ale otwarcie satanistyczne, które stosują pedofilię, rytualne mordy, oczywiście rytualne mordy na dzieciach i tak dalej, to właśnie są pogrobowcy frankizmu. I proszę Państwa, może to nie był przypadek, że w momencie, kiedy płonęła Notre Dame, to na Sekwanie, bardzo blisko, oglądała ten pożar żona prezydenta Obamy, Michelle Obama. Oficjalna wersja jest taka, że promowała w ten wieczór w Paryżu swoją książkę, autobiografię, ale chociaż natychmiast wysłała SMS-a do Francuzów, jak bardzo cierpi i jak bardzo boli ją serce z powodu tej straty narodu francuskiego, to jednak absolutnie nie widać, żeby to wydarzenie przeszkodziło jej w promocji swojej książki czy w spędzaniu miłego wieczoru na Sekwanie. I proszę Państwa, wiemy już kto, wiemy już dlaczego i po co. I teraz przyszła kolejna odpowiedź, jak. O tą odpowiedź poprosimy no, najwybitniejszego chyba specjalistę od tak zwanych operacji fałszywej flagi na świecie, czyli Ole Damegarda, duńskiego dziennikarza, który potem mieszkał w Szwecji i zaczął się interesować kulisami morderstwa premiera Olafa Palme. Niestety odkrył za dużo, ze Szwecji musiał uciekać i od tamtej pory naprawdę się wyspecjalizował właśnie w tego typu wydarzeniach, które wyglądają na całkowicie, prawda, przypadkowe, naturalne, a które tak naprawdę są organizowane przez ciągle tych samych ludzi z tych samych kręgów właśnie satanistyczno-okultystycznych.
A proszę Państwa, pozwolę sobie przypomnieć, że od roku 1953, odkąd powstało CIA, kiedy powstała NASA, to tak naprawdę oba te organizmy przytuliły do, czy wzięły w swoje szeregi zarówno rzesze uciekinierów albo przesiedleńców z Niemiec hitlerowskich, jak również przyjęły w poczet swoich członków czy agentów no, całe rzesze pracowników czy byłych pracowników Mossadu i Amanu. Więc hipoteza Ole Damegarda jest taka, że tak naprawdę zarówno przy pożarze Notre Dame, jak i przy innych pożarach stosowane są przez te organizmy, to znaczy CIA, Mossad i NASA, z reguły łącznie, bo prawda, te ciemne siły polują w sporze, więc stosowana jest specjalna technologia. A minima jest to tak zwana podpalarka laserowa, która może podpalać bądź z samolotu, bądź z satelity, bądź z okrętu podwodnego, bo to zależy, gdzie dany pożar chcemy wywołać. Albo może być tutaj używany tak zwany promień śmierci według technologii Nikoli Tesli. Ja się zainteresowałam kwestią podpaleń i tymi teoriami Ole Damegarda przy okazji pożaru w sierpniu ubiegłego roku na Maui, bo tam nie ulegało wątpliwości, że pożar został wywołany i nie ulegało również wątpliwości, że nie była to próba, bo tak naprawdę skończyło się to śmiercią w okrutnych warunkach i zaginięciem sporej liczby osób, w tym sporej liczby dzieci. Proszę Państwa, tak jak tutaj widać, w pewnych warunkach atmosferycznych można zrobić zdjęcie takiemu laserowemu promieniowi. Widać to tutaj. Widać to tutaj. I proszę Państwa, proszę sobie uprzejmie obejrzeć cały ten wywiad z Ole Damegardem. On jest w wersji angielskiej, on jest w wersji francuskiej, ale jeżeli tutaj klikniemy w ten prostokącik, to wtedy będziemy mieli dostęp do automatycznego tłumaczenia na polski. To jest stosunkowo dobre tłumaczenie. Jest tam parę drobnych błędów, ale można doskonale zrozumieć tok myśli Ole. A proszę Państwa, on wskazuje w tym wywiadzie, że praktycznie dokładnie w 5 lat po pożarze Notre Dame zapaliła się w bardzo podobnych okolicznościach w Kopenhadze stara bursa, czyli stara giełda papierów wartościowych, gdzie była dokładnie taka sama iglica z takiego samego materiału jak na wieży w Notre Dame. Na co jeszcze zwraca uwagę Ole? Zwraca uwagę na kolor płomieni. Oba te obiekty zapaliły się na jasno pomarańczowo bądź na żółto. Oczywiście wiemy, że poddasze Notre Dame, to znaczy te wszystkie dębowe belki,
zostały parę miesięcy wcześniej pokryte takim specjalnym żelem. Najprawdopodobniej jedną ze składowych tego żelu był termit, czyli taka petrochemia, która umożliwiała żywsze spalenie się tej skamieniałej dębiny, ale zdaniem Ole to nie wystarczało. Bardzo jasny kolor tych płomieni i tu pokazuje i tu i już pokazuje dalej. To jest właśnie pożar tej iglicy w Kopenhadze. Więc to wskazuje na to, że użyto tutaj do podpalenia bardzo wysokich temperatur. Po prostu dlatego, że im jaśniejszy płomień, tym wyższa jest temperatura tego spalania. I dlatego oba te pożary, a również, proszę Państwa, jeszcze pokażę trzeci taki pożar. To był słynny pożar Crocus Hall przy tym zamachu terrorystycznym w Moskwie. Więc w tych wszystkich trzech przypadkach pożar wybuchł nagle, ogarnął błyskawicznie cały obiekt. We wszystkich przypadkach prawdopodobnie były dwa albo więcej punktów zarzewia. I to, z czym spotkali się strażacy, zupełnie nie odpowiadało wersjom oficjalnym. Dlaczego? Dlatego, że we wszystkich tych trzech pożarach, im bardziej gaszono ogień wodą, no tym bardziej on wybuchał i się rozprzestrzeniał. I tak naprawdę we wszystkich trzech przypadkach trzeba było no, dość długiego czasu, żeby się ta struktura wypaliła. I proszę Państwa, dodatkowa jeszcze istotna wskazówka ze strony Ole jest taka, że zarówno katedra Notre Dame, jak i giełda w Kopenhadze były przygotowane do robót budowlanych, do renowacji. I tutaj to widać doskonale na tym zdjęciu w Kopenhadze, że wokół całego budynku były ustawione rusztowania. Tak samo jak przy pożarze w Notre Dame. I Ole tak to interpretuje, że po prostu to zawsze ta sama ekipa. Dla niego to jest ekipa różnego rodzaju tajnych armii natowskich typu Gladio, która organizuje te wszystkie zamachy terrorystyczne, te wszystkie pożary, te wszystkie katastrofy ekologiczne, bo on to śledzi od ponad 40 lat i no dość precyzyjnie może wypunktować, że wszystkie te zdarzenia o charakterze katastrofalnym mają głównie, a nawet prawie wyłącznie miejsce tylko w krajach natowskich. Ten przypadek pożarów w Moskwie był absolutnie odrębny, ale i tu można się dopatrzeć no, po prostu takich organizatorów czy scenarzystów właśnie z tej ekipy do spraw operacji fałszywej flagi w armiach NATO. Więc cóż, Ole bardzo prosi, on się specjalizuje w rozczytywaniu tego typu scenariuszy, bo ci ludzie jakby objeżdżają świat, powodując te wszystkie katastrofy, ale jest w tym pewna sekwencja zdarzeń, których zawsze przestrzegają. Między innymi zawsze informują z wyprzedzeniem, gdzie się zdarzy następny atak terrorystyczny albo następny pożar czy inna katastrofa.
I Ole bardzo apeluje w tych swoich wywiadach, żebyśmy byli czujni i żebyśmy postarali się sobie wyobrazić, gdzie w naszym kraju może dojść do tego typu zdarzeń. I proszę Państwa, ja sobie w sierpniu po tych pożarach na Maui, potem po pożarze w Chile i po pożarze w Amarillo w Teksasie, postawiłam to pytanie. Jaki obiekt w Polsce może być celem tego typu ataku głębokiego państwa globalistów czy tych właśnie pronazistowskich struktur natowskich? Oczywiście w pierwszym rzędzie nasuwa się Jasna Góra, nasuwa się Bazylika Mariacka w Krakowie, ale jest miejsce, które nie wszystkim nam jest znane, a to tak naprawdę jest miejsce, gdzie niebo przyszło do nas w 1877 roku, po to, żeby przywrócić Polakom, którzy już praktycznie zapomnieli o swojej polskości, żeby przywrócić wiarę w przyszłość naszego kraju i przede wszystkim, żeby umocnić w naszych przodkach wiarę katolicką. Proszę Państwa, w tej wiosce na Warmii pod Olsztynem 27 czerwca 1877 roku na klonie, który stał tutaj na miejscu tego świecącego kamienia, na tym klonie dwóm dziewczynkom ukazała się Matka Boża. I pojawiała się w tym miejscu przez 3 miesiące, w sumie 164 razy. Odpowiadając na pytania i cierpliwie prowadząc coś w rodzaju katechezy narodu polskiego. Przyjechało wtedy wówczas przez okres tych 3 miesięcy do tej małej wioseczki no 1% Polaków ze wszystkich zaborów. I proszę Państwa, to się naprawdę od tamtej pory stała duchowa stolica Polski. Tym bardziej, że w tamtym okresie zaborcy praktycznie zakazywali pielgrzymom przyjazdu na Jasną Górę i tą funkcję pełnił Giedrzwałt. Tym bardziej, że tam naprawdę jest bardzo żywy i po dziś dzień ślad obecności Matki Bożej. Tutaj podsuwam Państwu dwie książki bardzo istotne. Jedną Grzegorza Brauna pod tytułem Giedrzwałt 1877. Nieznane konteksty geopolityczne o tym, jak w tym roku i w tamtej wiosny miało się ku wojnie światowej i już miała wybuchnąć, dokładnie tak jak teraz. A prawda, pojawienie się Matki Bożej w tym miejscu dokładnie i ten przeogromny polski ruch pielgrzymkowy w pewnym sensie udaremnił zamysły rządzących ówczesną Europą. To jest jedna pozycja obowiązkowa, jeżeli chcecie Państwo się dowiedzieć, co tak naprawdę się w Giedrzwałdzie stało. I druga książka księdza profesora Krzysztofa Bielawnego pod tytułem Niepodległość wyszła z Giedrzwałdu. Bo tam właśnie, proszę Państwa, pielgrzymi, którzy przybyli z wszystkich 3 zaborów, nagle dowiedzieli się, że Matka Boża mówi do tych dwóch nastoletnich dziewczynek, które nie znały innego języka poza polskim. Ona do nich mówi po polsku.
I ona mówi, tłumaczy dorosłym, i w jaki sposób mają żyć, żeby zasłużyć na niebo. I ona tam specjalnie błogosławi źródełko, które od tamtej pory jest pełne uzdrawiającej wody, pod warunkiem, że osoby, które chcą z tego dobrodziejstwa skorzystać, odmówią różaniec. Przed kapliczką można położyć na ziemi płótno, które przykładane na chore miejsce prowadzi też do uzdrowienia. Cuda, proszę Państwa. Cuda tam w Giedrzwałdzie przygotowało dla nas niebo. I proszę Państwa, chociaż jest to miejsce bardzo dyskretne, mimo iż jest to jedyne miejsce w Polsce i są to jedyne objawienia prywatne w Polsce, które zostały w 1977 roku uznane oficjalnie przez Stolicę Apostolską. W Lourdes, w Fatimie, Wezle są dzikie tłumy. Giedrzwałd pozostaje dalej cichą wsią, pełną mocy, pełną łaski i miejscem, z którego chyba na cały kraj promieniuje polskość. I dlatego, proszę Państwa, tak jak radzi Ole, musimy tego miejsca strzec ponad wszystko. Bardziej niż wszystkich innych obiektów sakralnych i bardziej niż, prawda, innych miejsc w naszym kraju. Tym bardziej, że te święte i Boże klimaty od ponad roku próbuje się wedrzeć, no, absolutnie globalistyczna spółka, czyli Lidl, próbuje tam zorganizować tak zwane centrum dystrybucyjne albo centrum logistyczne. Dokładnie po drugiej stronie drogi, naprzeciw sanktuarium, naprzeciw tego świętego źródełka. Nie tylko jest to sposób na desakralizację tego miejsca, na zakłócenie modlitwy pielgrzymów, ale ten pomysł składowania tam na dość dużym terenie różnego rodzaju odpadów ze sklepów Lidla, to tak naprawdę może jeszcze grozić katastrofą ekologiczną. Stąd pospolite ruszenie, stąd mobilizacja bardzo wielu środowisk, żeby do tego nie dopuścić. Trwa wojna na różnego rodzaju pozwy. Wydaje się, że no, w tej chwili strona społeczna, strona protestująca uzyskała w pewnym sensie odroczenie rozpoczęcia budowy tego centrum logistycznego, ale proszę Państwa, nie miejmy złudzeń. To miejsce jest tak ważne dla nas wszystkich, że jeżeli nawet uda nam się uniknąć tej budowy centrum logistycznego Lidla, to sprawa nie będzie jeszcze do końca wygrana. To jest po prostu miejsce tak bardzo promieniujące właśnie wiarą i właśnie Bożą miłością, że no, mogą być różne inne zakusy, żeby to miejsce zniszczyć, żeby odciąć nam dostęp do tego właśnie sanktuarium. Dlatego
właśnie poświęciliśmy dzisiaj tak dużo czasu, żeby poznać motywy ludzi, którzy działają bardzo szeroko i bardzo skutecznie w kierunku wymazywania wszelkich śladów nieba na europejskim gruncie. Więc świadomi tego, co mamy, czym nas obdarzono, zadbajmy proszę ze wszystkich sił, żeby to miejsce z nami pozostało. A proszę Państwa, najpewniejszym działaniem, najpewniejszą obroną i najskuteczniejszym orężem jest różaniec. I to właśnie było główne przesłanie orędzia Matki Bożej w Getrzwałdzie. Ona o różańcu, o konieczności jego gorliwego odmawiania codziennie przy końcu czasów, mówiła praktycznie za każdym razem. Cóż, jeżeli wierzymy, wypada posłuchać. Dziękuję Państwu serdecznie. Wiem, że długo było, wiem, że dużo było, ale no, to nie są sprawy proste, to nie są sprawy oczywiste. Masoneria zrobiła wszystko od ponad 200 lat, żebyśmy o pewnych prawdach, o pewnych zależnościach zapomnieli, żebyśmy uznali to wszystko za zabobony, a potem za New Age. Ale to są naprawdę, proszę Państwa, sprawy zasadnicze. To jest nasze być na Ziemi i to jest nasze być pod gwiaździstym niebem. Dziękuję Państwu serdecznie i mam nadzieję do następnego razu. Mam nadzieję, że nie zniechęciłam zawiłością tych wszystkich uwarunkowań. Dziękuję serdecznie i życzę dobrej nocy.